Hej! Witajcie kochani na kanale Doriska 90 w kolejnym filmie ze zdrapkami. Dzisiaj mamy szczególny odcinek, bo przychodzę do was z Natką, moją najmłodszą siostrą. Natka ma... ile? 16 lat. No i po raz pierwszy nagrywamy wspólny odcinek. Dzisiaj wyjątkowo też mamy inne zdrapki, których jeszcze nie widzieliście na moim kanale. Mamy zdrapki z 3 różnych państw i są to zdrapki z... Niemiec. I tutaj mamy Das Gute Laune Los, czyli wasze i moje ulubione buźki. Renatka też bardzo je lubi, zawsze mi pod filmami pisze w komentarzu, to jest jej ulubiona zdrapka. Dlatego ja mam tutaj dwie, jedna będzie dla mnie, druga dla Renatki. Zobaczymy, kto ma lepsze, większe szczęście. Mamy też zdrapki, których jeszcze nie było na moim kanale, a są to zdrapki z... Włoch. Z Włoch. No i tu akurat szwagier mi kupił, brat mi przywiózł i mamy dwie zdrapki do pija z Fida po 5 euro. Das Gute Laune Los był, jak wiecie, po 2 euro. Tutaj mamy, tak jak mówiłam, po piątaku nowe i jeszcze mamy dwie polskie zdrapki, bardziej takie czasochłonne i mamy tutaj jakąś nową krzyżówkę z konieczyną, która się jeszcze nie pojawiała na moim kanale. I wasze ulubione super linie, które właśnie na dzisiaj sobie Renatka wybrała, bo najbardziej jej się podobają. Więc tak, kochani, Renatka tutaj trzyma zdrapki, a wam jeśli się podoba, no to oczywiście zapraszam was do naszego stołu i sprawdzimy, kto ma lepsze szczęście, czy ja, czy Renatka. Więc tak, zapraszamy! Dobra, kochani, zaczynamy od niemieckiej zdrapki. Ja drapię jako pierwszą. Jako pierwsza mamy Das Gute Laune Los. No i tutaj, jak wiecie, musimy znaleźć buźkę bądź podwojoną buźkę, aby wygraną pomnoży się razy dwa. No i lecimy. Zobaczymy, czy mi się uda. Mam pferd, czyli koń za 20 euro. Kaczkę za 15. O, już myślałam, że to buźka, ale to niestety panda za 1000 euro. Małpę za stówkę. Połowa zdrapki za nami. Mamy słonia za 10 tysięcy euro. Żyrafę za 4. No i zostały mi dwie ostatnie szanse na wygraną w dzisiejszym odcinku. Niestety tutaj mamy łosia za 10 tysięcy euro i niestety lwa za 40, więc mi się nie udało. A teraz zobaczmy, czy Renatce się powiedzie. No i dobra, teraz jedziesz ty, Renatka, no i pokaż, co tam masz. Koń za 100, małpę za 1000, żyrafę za 4, więc na razie masz podobnie jak ja. Łosia za 2 euro, więc połowa zdrapki już za tobą, wygranej nie ma. Pies za 40 euro, kotek za 15, no i dwie ostatnie szanse. Co tam masz? Słoń za 10 tysięcy i ostatnia szansa. Niestety nie lew, tylko owca za 1000, więc jak i w mojej, jak i w Renatki zdrapce niemieckiej się nie udało. Teraz przejdźmy do zdrapki włoskiej, czyli drapiemy razem z Renatką 2 złotówkami. Mamy takie same monety. W tej zdrapce, z tego co się domyślam, chodzi o to, że mamy tutaj wygrywające liczby, a tutaj są nasze liczby. No i oczywiście musimy znaleźć wygrywającą liczbę w naszej liczbie, aby wygrać tą kwotę. No i tutaj jest coś dwójka, że jak znajdę 3 takie same chyba kwoty, no to również wygrywam tę kwotę. Więc tak, jedziemy, sprawdźmy, jakie są nasze wygrywające liczby. Mamy 26, 34, 23, 37 i 14. Tą zdrapkę dużo lepiej się drapie niż poprzednie. Trochę dzisiaj tutaj mam złe światło. Mam nadzieję, że będziecie wszystko dobrze widać, bo po prostu lampa świeci mi tutaj z góry. No i jadę. Mamy 35 za 50 euro. Radka tutaj patrzy, czy ja nigdzie nic nie omijam. 48 za 1000, to też nie moja liczba. 21 za 10 euro, nie mam niestety. I 30 za 100, 30 to też nie moja liczba. Dwie ostatnie linie, 42 za piątaka, mamy 42, nie, niestety nie. 31 za 500 euro, też nie ma. 24, no niestety ja mam 23, więc tutaj się nie udało. 49 za 20 euro.
to też nie moja liczba. No i ostatnia linia, mamy 16 za 25 euro, nie udało się, 43, kurczę, mam 34, więc było blisko, ale tutaj też piątek do mnie nie trafił, 47 za 500 euro, no i ostatnia szansa w mojej zdrabce, mam 15 za 500 euro, ja niestety mam 14, więc tutaj się też nie udało. Teraz czas na Renatkę. No i sprawdźmy, jakie masz wygrywające liczby. 42. Następnie 23. 49. 19. I 27. No i lecimy z grą numer 1. No. 14. To niestety nie twoja liczba. Lecimy dalej. 32. Za 10 euro. Tutaj też ci się nie udało. 41. No niestety oczko za nisko, bo miałaś 42 wygrywającą liczbę, to ci się nie udało. 35. To też nie twoja liczba, więc 5 stówek nie udało ci się zdobyć. 47. To nie jest twoja liczba, chyba ja miałam coś. Nie, też nie miałam. 28. Też nie masz. 26. Też nie masz. 27, więc tutaj znowu za nisko, no oczko. 13. Niestety nie. Ostatnia linia ci została. 12. Nie, 10 tysięcy do ciebie nie trafia. 38. Też się nie udało. 10 euro było do wygrania. 31. Też nie. No i ostatnia szansa we włoskiej zdrabce. 32. Udało ci się. 25 euro, Natka, wygrałaś. Jednak większe masz szczęście niż ja. Super. Renatka w ostatniej grze trafiła 42, która dała jej 25 euro wygranej. Tutaj dla potwierdzenia zobaczcie, że pierwsza nasza wygrywająca liczba to 42. Więc tak, ja gratuluję Renatce, a my przejdźmy do zdrapek polskich. One będą takie dość czasochłonne, no bo jak widzicie, ja mam tutaj krzyżówkę za 3 złote, a Renatka ma super linię za piątaka. Więc ja zaczynam, sprawdzam, jaka jest moja pierwsza literka. Renatka, ty tutaj musisz patrzeć, czy ja nie omijam. No i pierwszą mamy H. Więc tak, szukajmy H. No i tutaj jeszcze przypomnę, że trzeba mieć 3 ułożone pełne słowa, aby wygrać najniższą wygraną, czyli w tym przypadku 3 złote. Ja literki H nie widzę, więc lecę do kolejnej. No i chyba się nie udało. Czekajcie, zdrapmy te konieczynki, bo z tego, co mi się wydaje, wyraz z konieczynką podwaja nam wygraną. No ale my chyba mamy tylko jedno, znaczy dwa słowa, dotyk i rak. No i co, sprawdźmy literki kontrolne, czy nam się na pewno nie powiodło. Mamy H, E i C, więc jak widzicie, mi się niestety nie udało, czyli dzisiaj dla mnie zdrabki okazały się całkowicie pechowe. Renatka już ma 25 euro wygrane, a czy uda jej się coś jeszcze? To się właśnie okaże tutaj w superliniach, więc łapę Renatka swoją monetę i jedź z pierwszymi symbolami.
Dobra, z tego co widzimy, Renatce nie udało też się nic wygrać. Sprawdź jeszcze, Renatka, tutaj, czy jakie masz literki kontrolne, czy są one różne. Mhm, no jest w dół. Już poszukaj takich literek. Masz C, znaczy się A. Gdzie jest jeszcze jakiś L? Tu może. No nie wiem, zobacz. Nie, tutaj nie ma. O nie, gdzie jest trzecia? Poczekaj. Tutaj nie zdrowałaś. Y, A i L, która nam potwierdza, że wygranej nie ma. Dobra, kochani, my przechodzimy z podsumowaniem. W dzisiejszym odcinku udało się nam wygrać 25 euro w zdrawce włoskiej. Tak, jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie standardowo łapkę w górę. Może być łapka, kciuk, obojętnie. No i oczywiście, kto nie subskrybuje mojego kanału, no to zapraszam do zasubskrybowania, ten czerwony przycisk na dole ekranu i dajcie znać w komentarzu, czy właśnie takie odcinki z kimś wspólne Wam się podobają. A my tymczasem żegnamy się z Wami, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Już się nagrywa? No tak, ale to jeszcze coś wytnę, nie? Nie, ja nie mogę. No Boże, ja się muszę nie śmiać, no. Musisz się śmiać, przecież co? No, muszę tak, hej, okej? Okay? Hej, no, mam machać? No, hej. Tak, to powiesz tak machać. Dobra. Poczekaj, ja się nie mogę. Już? No. 3, 4. Hej! No chodź! Weź mówić do bropersy, no. Co to będzie? Bloopers. Czyli? No, że śmieszne sceny. No dawaj. No. 3, 4. Hej! No dobra, nie mogę. Ale nie, to muszę było usunąć jeszcze raz. Nie no, jeśli nie mogę nie śmiać. Ja zaczęliśmy się śmiać. Hej, już było. No dobra. No dobra, czy chcesz ale czas? Ja tak wyszłam, hej, i od razu. No dobra, no. Dzisiaj mamy szczególny odcinek, bo przychodzę do Was z... To powiedz, że z Renatką. Dobra, dobra, ja powiem. No, Patka ma... Ile? 16 lat. No. Co? Nie, mamy Niemiec. Mamy trzy różne. Nie, mamy trzy typy zrabek. Mamy zrabki z trzech różnych krajów. Nie, dobra, ja powiem raz. Dzisiaj odcinek będzie też taki szczególny, bo mamy zrabki z trzech krajów i będą to zrabki z krajów czy z krajów? Z trzech różnych krajów? Z trzech różnych krajów. Kraj to dziwnie krajów. Może powiem z trzech różnych państw. No. Bo mamy zrabki z trzech różnych państw. Ty tak może, wiem. No jak się przyczyniam? Jak zapraszamy te głośno gadasz, a ja... Włoch? Jestem się Włoszech? Jak to się mówi? No Włoch. Włoch? No chodź tutaj. A gdzie je trzeba mazać? Ja muszę je tu aż mazać? No tutaj będzie tak, żeby dobrze było widać. Jakoś się to tak zawsze musisz przez rękę mazać? Nie, bo ja zawsze zatrzymałam kamerę na podłodze. Ale ja mam tą, ale może to zostawmy na koniec. No tak, bo miała sprawę. No, właśnie nie wyjechała chyba. Ej, ale ty byś mówiła co mamy, nie? Bo ja z stołem i z czymś mi się pojemnęli, nie? Nagrywacie? No nagrywamy. Ale wytnę. Wytnę. Weź podaj drugi. Ja to się świecisz, to prawie nic nie widać. Może na drugi będę dzwonić, bo... No powiedz drugi. I to się świeci i dobrze? Tak? No dobrze. Możesz mówić, że mam na przykład za 10 tysięcy albo coś takiego? Nie, bo ja się jeszcze pomylę z jakimś zaramia, bo co? Ty będziesz mówiła. Aha. Jo, czy nie? No dobra. Ptak. Chyba go nie ma w ogóle. No. Pół godziny nagrywam Renatkę. Wszystko przede mnie. Pa!